Big Music Quiz. Czego pani się nie spodziewa po tym programie? Absolutnie nie spodziewam się zwycięstwa w tym programie, to na pewno. Po drugiej stronie, ponieważ w pierwszym etapie tego programu, czego państwo mogą jeszcze nie wiedzieć, są panowie kontra panie i zostałyśmy koncertowo załatwione, dosłownie, dlatego, że po drugiej stronie siedzi dwóch wspaniałych dziennikarzy muzycznych, z którymi nie mam najmniejszych szans, umówmy się. Więc też mam nadzieję, drodzy państwo, że jakby konwencja tego programu zostanie od razu kupiona i załapana, mianowicie, że przede wszystkim chodzi o fan i zabawę. Ja generalnie spodziewam się, że w jednej dyscyplinie mogę być czarnym koniem, czyli w tym, żeby mieć najniższą ilość punktów w historii programu, gdyż mam bardzo specyficzną cechę, która przez lata obrzydzała mi na przykład lekcje historii, gdyż mam potworny problem z zapamiętywaniem wszelkich dat i z zapamiętywaniem wszelkich nazwisk, co w tym programie jest niezbędne do tego, żeby w ogóle móc pójść w jakikolwiek sposób dalej i zdobyć jakiekolwiek punkty dla swojej drużyny. Natomiast stwierdziłam, że ponieważ jest to produkcja Endemolu, z którą już miałam przyjemność wielokrotnie współpracować i zawsze wynosiłam wspaniałe wspomnienia i wspaniałe emocje z każdego planu tej grupy produkcyjnej, to nawet się przez chwilę nie zastanawiałam nad tym, że mogę się zbłaźnić i udowodnić swoje niekompetencje w tej materii, tylko przede wszystkim liczyłam na cudowne towarzystwo, dobrą zabawę i myślę, że to mam akurat gwarantowane. Czy przygotowywała się pani w jakiś sposób do tego programu? Chociaż tutaj już usłyszeliśmy, że nie wypadła pani najlepiej chyba. Nie wypadłam nijak, dlatego że jeszcze nie nagraliśmy programu. W związku z tym jesteśmy na konferencji i my zaczynamy, jak państwo sobie pójdą, to my zaczynamy nagrania dopiero. W związku z tym absolutnie, szczerze mówiąc, poznawszy format, wiedziałam, że nie ma takiej możliwości, żeby przygotować się do tego programu, dlatego że nikt nie będzie wiedział, na jakie piosenki trafimy, na jakie utwory, na jakich wykonawców. W związku z czym no niestety szanse na przygotowanie są żadne. Natomiast tak jak mówię, no, konwencja tego to jest przede wszystkim program rozrywkowy, a nie program o wiedzy muzycznej. I myślę, że jeżeli chcą się państwo pośmiać, z nas się chcą państwo pośmiać, to zapraszam serdecznie, podejrzewam, że będzie z czego.